Witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu zatytułowanego W kręgu Biblii. Ponownie gościmy pastora Stanisława Kosowskiego. W pierwszych słowach Pisma Świętego możemy przeczytać takie słowa, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. W każdej religii są jacyś bogowie, czasami bardzo wielu bogów. Również chrześcijaństwo wierzy w Boga jako istotę najwyższą. No i właśnie, kim jest Bóg chrześcijan? Jedynym najwyższym Bogiem, gdybym miał na to pytanie odpowiedzieć najprościej, to zacytowałbym, i pewnie to zrobię, słowa Pana Jezusa z Ewangelii według Jana. To jest fragment tak zwanej arcykapłańskiej modlitwy. I Pan Jezus w tej modlitwie powiedział tak. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jedyny prawdziwy Bóg. Biblia mówi o różnych bogach. Mówi o bogach, którzy byli czczeni w różnych politeistycznych religiach, pogańskich religiach tamtych czasów, różnych czasów. Biblia używa słowo Bóg tego świata do szatana również. Nawet w pewnym momencie w Pięcioksiągu Bóg zwraca się do Izraela i w pewien umowny sposób nazywa ich bogami. Mówi, jesteście bogami, jesteście synami Najwyższego wszyscy. Natomiast w ścisłym znaczeniu jedynym prawdziwym Bogiem jest ten, którego znamy jako Boga Ojca. Ojca Pana Jezusa Chrystusa i Ojca wszystkich dzieci Bożych. Tak. Dzisiaj bardzo atrakcyjna dla ludzi jest ta idea wzięta z religii wschodu, że właśnie we wszechświecie panuje jakaś bezosobowa siła, która jakby daje nam wszystkim życie i oczywiście my chrześcijanie z tym się nie zgadzamy i myślę, że każda religia, o ile nie bazuje właśnie na i nie czerpie z jedynego prawdziwego Boga, to prędzej czy później właśnie wpadnie w jakąś pułapkę czy w jakiś absurd. Natomiast no, my chrześcijanie, którzy wierzymy w jedynego prawdziwego Boga, też bardzo często mamy tendencję do tego, aby no, tworzyć tego Boga na nasz własny obraz i podobieństwo. Czy zauważył brat właśnie tego rodzaju poglądy czy trendy zachowania właśnie wśród chrześcijan? Oczywiście tak, bo one są powszechne, one się narzucają, więc trudno ich nie zauważyć. Natomiast ja myślę, że warto w tym miejscu, jakby nawiązując do mojej pierwszej, króciutkiej zresztą wypowiedzi, powiedzieć coś więcej na temat tego Boga, bo że on jest Bogiem osobowym, że to nie jest tylko jakaś piękna idea, że to nie jest jakaś spersonifikowana tylko, abyśmy my to lepiej rozumieli, nieokreślona, bezosobowa moc. To jest oczywiste. To jest oczywiste. My wierzymy w osobowego Boga, Boga Ojca, który powołał nas wszystkich do istnienia, który zrodził z siebie samego swego Syna Jezusa Chrystusa, to znaczy my go znamy teraz, od czasów jego wcielenia jako Jezusa Chrystusa, a w swej preegzystencji on istniał z Ojcem już od momentu, którego nie da się sięgnąć umysłem ludzkim. Ale to właśnie wiąże się z tym, że ten jedyny prawdziwy Bóg, i dlatego chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, bo wierzy w jedynego Boga. Jednak bywa różnie pojmowany, bo przecież jeżeli
już Żydom swego czasu Bóg powiedział, i to by jest to słynne Szema Izrael z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedyny. Powtarza to później Pan Jezus Chrystus w Ewangelii według Marka w 12 rozdziale, kiedy w 28 wersecie czytamy: przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. I to jest ten ścisły biblijny monoteizm. Chrześcijanie nurtu ściśle biblijnego wyznają taki właśnie monoteizm, rozumiejąc, że najwyższy nie ma sobie istoty równej we wszechświecie. Z czego to wynika? To znaczy, wynika to z jego natury, z jego atrybutów. Bóg jest Bogiem samoistnym. To tak, gdy patrzymy właśnie na atrybuty. Jest Bogiem samoistnym, to znaczy nie zawdzięcza swego istnienia nikomu. On po prostu istniał. Jest bardzo ciekawy początek Pisma Świętego. Tam jest napisane tak: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Proszę zwrócić uwagę na to, że Biblia nie zaczyna udowadniać: słuchajcie, był kiedyś ktoś taki, kto się nazywał Bóg, a dlatego był Bogiem, bo. Biblia po prostu stwierdza, że ten Bóg istniał, a dlatego, że istniał i postanowił powołać do istnienia nasz świat i tutaj nas, ludzi, to przystąpił do dzieła stworzenia. Istnienia Boga nie trzeba uzasadniać. On był od wieków i na wieki będzie. Nie jest to takie proste do zrozumienia dla naszych ludzkich umysłów. My, którzy przyzwyczajeni jesteśmy do początków, do dziejów i potem do końca wszystkich istot, mamy kłopot z ogarnięciem tego. A zatem to jest znowu miejsce na przyjęcie tego faktu wiarą, tak jak mówiliśmy. Bóg jest następnie Bogiem Wszechmogącym. Jest Bogiem Wszechmogącym. I teraz, czy jest jakaś inna istota taka jak On? Owszem, my mamy świadectwo Pana Jezusa z 28 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdy po zmartwychwstaniu, tuż przed wniebowstąpieniem, powiedział do uczniów: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A więc w tym miejscu można powiedzieć, a zatem jest wszechmogący, wszystko jemu podlega. Tylko nie wolno zapomnieć o pierwszym słowie. Dana mi jest. To nie jest jego osobisty atrybut. On to otrzymał od Ojca. I gdyby bliżej tej kwestii się przyjrzeć, to w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 15 rozdziale, właśnie gdy mowa o tym, że Ojciec poddał wszystko swojemu Synowi po Jego zwycięstwie na krzyżu i po zmartwychwstaniu, po prostu Jezus doprowadzi do kresu czasów wszystkie sprawy tutaj na ziemi, to jest powiedziane tak, 1 do Koryntian 15 rozdział i 24 poniżej. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tak jak powiedziałem, Jezus do końca doprowadzi doczesną historię ludzkości,
ale też i doprowadzi do finału ten wielki dramat grzechu. To się zamknie zniszczeniem wszystkich przeciwników bożych, zniszczeniem szatana jako twórcy grzechu. I nawet gdy śmierć druga, śmierć wieczna unicestwi wszystko, co jest Bogu przeciwne, to sama śmierć jako zjawisko przestanie istnieć. Dlatego czytamy, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. I teraz ważne słowa. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Ojciec wszystko poddał Synowi. Dana mi jest wszelka moc. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Czyli wszystko jest poddane Jezusowi, ale Ojciec nie może być i nie jest i nigdy nie będzie poddany Synowi. A następny werset mówi tak. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. A zatem widzimy tutaj właśnie, gdy chodzi o wszechmoc, czy o tę, to dotyczy tylko Najwyższego, gdy chodzi o tę wielką moc, którą otrzymał Syn, to tak czy inaczej On, gdy dokona tego dzieła, gdy już lud Boży przedstawi Ojcu, to wtedy będzie poddany na zawsze Ojcu. Czyli samoistność cechuje wyłącznie Boga. Wszechmoc cechuje wyłącznie Boga Ojca. Wszechwiedza. Znamy wszyscy te słowa Pana Jezusa związane z obietnicą Jego powtórnego przyjścia. O owym dniu powiedział to Jezus i odnotowali to zarówno Mateusz, jak i Marek w swoich Ewangeliach. A owym dniu nie wie nikt, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. A w Dziejach Apostolskich, gdzie też opisana jest ta scena rozstania Jezusa z uczniami, Jego odejścia po zmartwychwstaniu do nieba, oni Go pytają o naprawę Królestwa Izraelskiego. Wtedy Jezus odpowiada, nie waszą rzeczą jest znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swej położył. Ten akcent na to, że pewne sprawy, pewne informacje, pewne zdarzenia co do przyszłych dziejów, Ojciec w swej wyłącznej mocy pozostawił. Także my wierzymy, ja osobiście jestem przekonany, że jedyny Bóg jest jedyny, tak jak jest napisane. Jego Syn, który został przez Niego zrodzony, jest oczywiście Bogiem, bo zrodzony przez Boga, zrodzony z Boga, dziedziczy Jego naturę. Tak jak my, rodząc nasze dzieci, obdarzamy ich automatycznie naszą ludzką naturą. Z kolei, gdy Bóg zrodził Syna, to Jezus Chrystus jest oczywiste, posiada boską naturę. Niemniej z tego wynika ani co do atrybutów, ani co do godności, nie jest równy swemu Ojcu. I stąd, gdy nawet w liście do Filipian apostoł Paweł mówi o tym, że po zwycięstwie, które tu odniósł na ziemi, Bóg wywyższył Jezusa i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Chrystusa, cytuję dalej Pawła, skłaniało się wszelkie kolano i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, to na końcu dodane są słowa ku chwale Boga Ojca. A zatem Biblia jest chrystocentryczna, bo opowiada o dziele zbawienia, ale Biblia mówi, że tym, który był od początku, i tym, który na zawsze pozostanie jedynym prawdziwym Bogiem, jest właśnie Bóg Ojciec.
Tak, ale ktoś słuchając nas może powiedzieć, no dobrze, Bóg rzeczywiście ma swoje atrybuty, jest samoistny, jedyny, wszechmocny, wszechwiedzący, ale no, jak dotąd nic dobrego z tego dla mnie nie wynika, prawda? Dopiero jeżeli ktoś, kto ma te wszystkie atrybuty, jednocześnie ma charakter, który jest dobry, wtedy możemy czuć się bezpiecznie. Czy możemy coś teraz powiedzieć o charakterze naszego Boga? Tak ludzie istotnie mówią i wielu mówi to szczerze. Tak Boga rozumieją, choć naprawdę tego nie rozumieją. Tak Go odbierają, dlatego też wygłaszają albo po prostu najczęściej powtarzają tego rodzaju opinie. Natomiast jeżeli ktoś chce naprawdę poznać, jakim jest nasz Bóg, jaki ma charakter, jaki jest Jego stosunek do nas, ludzi, no bo to jest chyba ta kwestia podstawowa, która nas wszystkich zajmuje, jesteśmy nią zainteresowani, to powinien się temu bliżej przyjrzeć. I myślę tak, można mówić o Bożej sprawiedliwości, ale ja w tej chwili, bo to jest bardzo ważna kwestia i może zostawmy ją za moment, do niej powrócimy. Ja bym chciał jednak mówić o Bożej życzliwości i Bożej miłości do rodzaju ludzkiego. I zacznę od zdarzenia, które dla wielu akurat może się jawić jako dowód na brak miłości ze strony Boga. Bo człowiek, nasi prarodzice, w ogrodzie Eden zgrzeszyli. Co zrobili? Sprzeniewierzyli się Bogu. Bóg powiedział, aby pewnych rzeczy nie robili. Oni jednak posłuchali kogoś, i tu jest paradoks. Bóg im dał wszystko. Czytając opis biblijny, widzimy, jak Bóg przygotował sad w Eden. Przygotował coś, co dziś powiedzielibyśmy, piękny dom, piękny apartament. Cudowny ogród dookoła. Zabezpieczył wszystkie potrzeby, a potem stworzył człowieka i wprowadził go do tego pięknego środowiska i powiedział: żyjcie, cieszcie się, bądźcie szczęśliwi, ale słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Wy jesteście moimi stworzeniami. Ja wam wszystko dałem. Ja jeszcze mam dużo więcej, co wam chcę dać, ale musicie być lojalni. Co zrobili ludzie? Sprzeniewierzyli się. I to jest właśnie ta tragiczna historia. Ja posłużę się może prostą ilustracją. Rozmawiałem, ale to już dość dawno temu, ta siostra już nie żyje. Już wtedy była właściwie staruszką. Jako młoda dziewczyna została wywieziona do Niemiec i skierowana do pracy w jakimś domu. Miała się po prostu zajmować domem. Któregoś dnia, sprzątając sypialnię, zauważyła, że za nogą łóżka leży 100-markowy banknot. Wyciągnęła. Była wychowaną w domu chrześcijańskim, a więc poszła do swojej pani, oddała, powiedziała: znalazłam te pieniądze. Pani przyjęła, podziękowała, owszem. Gdy ta dziewczyna za ileś tam, gdzieś dwa chyba, czy trzy lata, gdy stała się, bo długo była w tym domu, stała się niemal domownikiem, bo to byli dobrzy ludzie, którzy ją przyjęli. Od swojej pani w pewnym momencie dowiedziała się, że te pieniądze zostały podrzucone. Bo chcieliśmy wiedzieć, powiedziała jej gospodyni, kogo przyjęliśmy do naszego domu. Lojalność. Albo brak lojalności. Szatan nic człowiekowi nie dał. A pierwsze, co zrobił, gdy przyszedł, to powiedział: wy wierzycie Bogu? Przecież on to, co najlepsze dla siebie zostawił, a mógłby wam dać, ale on nie chce, bo jest zazdrosny. I właśnie gdy spożyjecie ten owoc, wtedy te szerokie horyzonty przed wami się otworzą. I co Bóg wtedy robi? No właśnie. Wypędza człowieka z ogrodu Eden. Nie mógł im podarować, mówią niektórzy. Nie mógł powiedzieć: zapomnijmy jakoś to, zacznijmy od nowa. I jeszcze jedna rzecz. Uniemożliwia mu nieśmiertelność.
Ta historia jest bardzo nie tylko ciekawa, ale ona jest bardzo głęboka, bo gdy Bóg mówi, usuńmy go, wypędźmy go z ogrodu Eden, bo człowiek by sięgnął po owoc z drzewa życia i żyłby na wieki. Jak mówię, to jest głębszy temat, nie mamy w tej chwili czasu na analizowanie tej wypowiedzi. Natomiast chcę na coś innego zwrócić uwagę. Bóg chciał, ażeby człowiek umierał. Tak mu zapowiedział i potem dlatego go odciął od drzewa życia, aby człowiek umierał. No właśnie, co to za Bóg, który każe umierać? No to może inaczej. Znamy świat, znamy życie, wiemy, jakie owoce przyniósł grzech, ile tragedii, a w tym chorób, cierpienia jest na świecie. Wyobraźmy sobie, że nie byłoby śmierci. Wyobrażacie sobie ten świat? Świat, w którym nie ma śmierci. Nieuleczalnie, beznadziejnie chorzy ludzie, cierpiący katusze, żyją i nie mogą umrzeć. Nawet Bóg w karaniu jest Bogiem pełnym miłości i łaski. A potem? Potem Bóg troszczy się o człowieka. Pierwsza Księga Mojżeszowa dostarcza wiele dowodów tej Bożej troski. Ale my nie pójdziemy tak szczegółowo śladami tamtych zdarzeń. I to możecie znaleźć, czytając Biblię wszyscy. Natomiast spójrzmy na przyjście Jezusa Chrystusa. Po co On przyszedł na świat? Najpiękniejszy tekst Biblii, tak się to podkreśla i taka jest prawda, brzmi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie, żywot wieczny. Co to znaczy dał Syna? To znaczy zdecydował, że Jego Syn, Jego jednorodzony Syn, który był z Nim, przyjdzie w postaci ludzkiej na świat. Zakosztuje ludzkiego losu. I to w szczególny sposób. I będzie przedmiotem ataków, lekceważenia, pogardy. I będzie celem ataków diabła, który rozumiejąc, w jakimś momencie diabeł to do końca zrozumiał, że Jezus Chrystus go zwycięży i pokona. Zrobił wszystko, aby go doprowadzić do upadku. I myślał, że gdy zgotuje mu straszną śmierć, szyderstwo i prowokacje ze strony ludzi, to Jezus Chrystus w jakimś momencie rzeczywiście stąpi z krzyża, zejdzie z tej drogi. To gdy chodzi o Jezusa, myślę, że to jest osobny temat, o którym warto rozmawiać i myślę, będziemy rozmawiać. Ale spójrzmy na Boga. Zwłaszcza tych bym z nas, z was, szanowni słuchacze, prosił, którzy jesteście rodzicami. Poślijcie dziecko we wrogie środowisko. Poślijcie waszego syna, waszą córkę, tego, kogo kochacie najbardziej. Ażeby w trudzie przeżyło tutaj kilkadziesiąt lat, a potem zostało zabite, by uratować kogoś innego. Są takie historie, są takie przykłady. Niedawno słyszałem o takim przykładzie, gdzie ojciec miał dwie możliwości. Albo syna uratować, który był na torach kolejowych, albo uratować ludzi, którzy podróżowali pociągiem. Mógł tylko jedną z tych dwóch rzeczy zrobić. Takie były okoliczności. Uratował tych ludzi, poświęcił swoje własne dziecko. Jeżeli komuś takiemu ludzie by zarzucili brak miłości do ludzi właśnie, to myślę, że w tym momencie chyba wszelka rozmowa i argumentacja straciłaby sens. A Bóg to naprawdę zrobił. I On patrzył. On patrzył, co z Jego Synem, jedynym Synem, robili ludzie. A dlaczego to robili? Owszem, dlatego, że coś w ich naturze było nie w porządku, że dali się użyć diabłu. To wszystko prawda. Ale podstawową prawdą jest to, że
W ten sposób mogło tylko dojść do naszego zbawienia. Jeżeli ktoś w tym miejscu Bogu zarzuci brak miłości, to rzeczywiście, konsekwentnie do swoich poprzednich słów, musiałbym powiedzieć, wszelka dalsza rozmowa traci sens. Tak, dziękuję bardzo. Mówiliśmy o Bożym charakterze, właśnie o tym, co w nim jest dobre, może tak czasami pozornie dla nas dobre jest tylko to, co akurat w danym momencie jest miłe. Natomiast Bóg jest też sam w sobie, myślę, doskonale zrównoważony, czyli przy okazji tego, że ma w sobie miłość i że ma w sobie moc i dobroć. Jednocześnie też jest coś, o czym niestety chrześcijanie zapominają. I właśnie czasami można usłyszeć takie dwie skrajne opinie. Jedna mówi o tym, że Bóg jest srogim sędzią i to tylko dlatego, że właśnie Maria jest taka miłościwa, to jeszcze rodzaj ludzki w ogóle żyje. A Bóg jest tyranem, Bóg jest katem, który tylko czeka, żeby człowieka wtrącić do piekła, ale z drugiej strony jest też obraz Boga i myślę równie nieprawdziwy i równie niebezpieczny dla tych, którzy w ten obraz wierzą, że Bóg jest takim wielkim kosmicznym misiem, który no, zawsze będzie dobry, zawsze uśmiechnięty i nigdy nie będzie wyciągał konsekwencji. Czy Pismo Święte tutaj między tymi dwoma skrajnymi poglądami znajduje jakąś drogę, która no właśnie jest tą jedyną? O Bożej miłości, życzliwości dla wszystkich nas już coś powiedzieliśmy. I właśnie powiedzieliśmy rzecz najważniejszą. Bóg jest pełen miłości, dobroci. Bóg przyjmuje każdego człowieka, który pragnie zmienić swoje życie, który pragnie zbawienia. Jest nawet taki piękny tekst, piękna zarazem obietnica u Izajasza proroka, że choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. To gdy chodzi o Bożą miłość, tylko że Bóg nie jest, no właśnie, to określenie kosmiczny miś dość często się przejawia. Używają go zarówno ci, którzy by chcieli, by Bóg był kimś takim, ale zarówno używają go też chrześcijanie, czyli wspominają to określenie chrześcijanie, którzy są oburzeni takim traktowaniem Boga. Bóg Stwórca, suweren Wszechświata jest traktowany właśnie jak taki dziadzio, któremu wnuki mogą naskoczyć na głowę, ale on zawsze będzie uśmiechnięty, dobrotliwy. Częściowo może dlatego, że nie wszystko już rozumie, co się koło niego dzieje. Bóg nie jest takim. Boża miłość jest miłością surową w pewien sposób. Dlatego może też i w kwestii wychowania na przykład Bóg wypowiada się tak, dzisiaj to jest bardzo niepopularne stwierdzenie, jest powiedziane, kto miłuje syna swego, zawczasu go karze. Kto zawsiąga rózgi, gdy chodzi o swego syna, to prowadzi go do nieszczęścia. Mniej więcej taki jest ton wypowiedzi tych cytatów, zwłaszcza w Księdze Przypowieści Salomona jest bardzo dużo. Bóg jest Bogiem nie, który by chciał zniszczyć, to tak jak rodzice są, którzy katują swoje dzieci, ale Bóg nie jest takim Bogiem. Ale Bóg jest Bogiem, który wychowuje, który surowo wychowuje, który przeprowadza czasami przez doświadczenia po to, by jego dzieci okrzepły, by stały się dojrzałe, by stały się samodzielne, by rozróżniały dobrze te kategorie dobra i zła. Ale jeżeli mówimy o Bożej miłości i o tym, że ta miłość jest właśnie taka, to nie wolno zapomnieć o tym, że podstawą Bożego panowania jest również sprawiedliwość. Bóg, kierując się miłością w stosunku do nas, nie zapomina o sprawiedliwości. Ja właśnie otworzyłem, słuchając tak pytania, już kartkowałem Biblię i otworzyłem Psalm 89, gdzie jest w wersecie 15 napisane: sprawiedliwość
i prawo są podstawą Twego tronu. Łaska i wierność idą przed Tobą. Fundamentem Bożego tronu, czyli naszej Bożego panowania, kiedyś, teraz i na zawsze, pozostanie sprawiedliwość, a teraz oczywiście Bóg, gdy jest czas łaski, okazuje łaskę, bo nie chce, by ludzie zginęli, ale żeby przyszli do Niego i byli zbawieni. Bóg zawiesił sprawiedliwość w tym sensie, że ogłosił ludziom łaskę. To jest tak jak amnestia w państwie. Wysłał tych, którym to powierzył, ze zwiastowaniem Ewangelii w świat. I kto skorzysta z tego poselstwa Ewangelii, Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu w śmierci Jezusa Chrystusa. Kto to przyjmie, uchodzi wszelkiej kary, uchodzi temu ostatecznemu sądowi potępienia. Jezus mówi, kto wierzy we mnie i przestrzega słów moich, nie przyjdzie na sąd, przeszedł z śmierci do żywota. Ale ci, którzy tego nie zrobią, no właśnie, jest tylko druga droga. Nie ma jakiejś pośredniej drogi. Ludzie czasami sobie wyobrażają, że będzie neutralna jakaś taka, jest droga neutralna i będzie grupa, która powie, no my ani tu, ale ze względu na to, że intencje mieliśmy dobre, to i tak pewnie nas Bóg usprawiedliwi. Już to ludzi mówi, Bóg mi na pewno krzywdy nie zrobi. Natomiast mylą się ludzie, są tylko dwie drogi. Pan Jezus powiedział o tym, że jest droga szeroka i jest droga wąska. Pan Jezus, opisując scenę sądu ostatecznego, powiedział, że zgromadzi wszystkich ludzi z całej historii, postawi jednych po prawicy, a drugich po lewicy i jednych zaprosi do wiecznego królestwa chwały, a drugim powiecie, precz przeklęci w ogień zgotowany dla diabła i jego aniołów. Sprawiedliwość musi się dopełnić. I jest, powiem od razu, jest to warunkiem wiecznego szczęścia w przyszłości, gdy już zginie wszelkie zło. Gdy już jedynie wspomnieniem pozostanie, jeśli pozostanie, aczkolwiek rozumując po ludzku, myślę, pozostanie na wieczną pamiątkę, ale tylko wspomnieniem, to wtedy, żeby to życie przyszłe było szczęśliwe, to nie może być nie tylko grzechu, ale i grzesznika. Od razu powiedzmy, Bóg kocha grzesznika jako człowieka, nienawidzi grzechu. Ale jeżeli człowiek tak zrośnie się z grzechem, grzech tak przeniknie niemal każdą tkankę człowieka i grzesznik nie myśli, ażeby coś z tym zrobić, to wtedy niszcząc grzech, Bóg zniszczy również grzesznika. A dlaczego to jest konieczne? Dlaczego powiedziałem, że to jest właściwie warunkiem szczęścia w wiecznym Królestwie Bożym? Posłużę się prostym przykładem. Wszyscy wiemy, czym są bakterie. Wiemy, że pośród wielu pożytecznych bakterii są też niektóre bakterie bardzo zjadliwe. Wiemy wszyscy, czym są wirusy. Grzech jest takim wirusem. I grzech, tak jak wirus, musi być zniszczony do szczętu, do końca. Bo jeżeli by ktoś przeniósł grzech do przyszłości, przeniósł tego wirusa na zdrowym organizmie, czy wśród zdrowej tkanki w przyszły świat, no to jaka jest natura wirusa? On się namnaża i doprowadza do choroby, doprowadza do nieszczęścia. Czy możemy sobie wyobrazić coś takiego, że mamy chore dziecko, jakiś wirus je zaatakował? No zasadniczo antybiotyki załatwiają problem. Ostatnie badania wykazują, że jeszcze tam jakieś resztki są. My mówimy, no tyle ich tam, to nie szkodzi. Co się stanie za chwilę? Dlatego Bóg musi zniszczyć grzech i musi zniszczyć tych, którzy z grzechem nie chcieli się rozstać.
tego wymaga sprawiedliwość i tego wymaga przyszłe dobro zbawionych. I tutaj dochodzimy do ważnego momentu, dlatego że no osobiście nie wyobrażam sobie, że stanie się to, o czym mówi Kościół powszechny, ale też wiele kościołów protestanckich, a mianowicie, że no jedna grupa ludzi będzie w niebie i będą wiecznie szczęśliwi, natomiast no pozostali będą przez całą wieczność cierpieli męki. Dotknęliśmy już tego tematu, mówiąc o milenium i właśnie wszystkim, co z tym jest związane. Natomiast no, czy moglibyśmy teraz też odnieść się przynajmniej krótko do tej kwestii? Nauka o wiecznych mękach nie jest nauką biblijną. Owszem, Biblia używa zwrotu męki wieczne, ale ma, co z kontekstu jasno i z porównania wszystkich tekstów, które poruszają ten temat, ma takie znaczenie, że skutek tego ognia, cierpienia będzie wieczny. Tu od razu może dwie sprawy trzeba powiedzieć. Biblia, która nie zna pojęcia nieśmiertelnej duszy. Równocześnie Biblia w miejsce nieśmiertelnej duszy przedstawia nam natomiast zmartwychwstanie. Po cóż byłoby zmartwychwstanie, gdybyśmy już wszyscy i tak żyli w myśl nauki Kościoła powszechnego. Ci, którzy byli sprawiedliwi, szczególnie w stanie łaski, zostają już przeniesieni do nieba. Ci, którzy mają coś jeszcze do uregulowania, do czyśćca, no a beznadziejni grzesznicy idą już do piekła. A zatem, jeżeli odbywa się tak zwany sąd szczegółowy w momencie śmierci, no to gdy wszyscy już otrzymuje, czyli każdy otrzymuje swoją zapłatę, po cóż jeszcze zmartwychwstanie? Natomiast Biblia uczy, że zasypiamy, umieramy i Biblia śmierć tę doczesną nazywa na wielu miejscach snem, a zostaniemy wzbudzeni dopiero sprawiedliwi w przyjściu Jezusa Chrystusa, a niesprawiedliwi 1000 lat później na sąd ostateczny. I to jest pierwsza kwestia. Nie ma w tej chwili miejsca, gdzie by cierpieli niesprawiedliwi, tak jak nie jest prawdą, że sprawiedliwi już są u Boga, ani nie jest prawdą, że sprawiedliwi są w czyśćcu. Bo czyściec, mówiąc po prostu, tak przy okazji, może warto to powiedzieć, jest wynalazkiem, mówiąc w cudzysłowie, kościoła rzymskokatolickiego. Nawet prawosławie, to też przecież kościoły katolickie, nie wierzą w czyściec. Dlatego te wszystkie terminy Sheol, Hades, Tartaros, one nawiązują do grobu. To jest oznaczenie, to jest synonim grobu. Ale jest jedno określenie, które w języku polskim jest przetłumaczone na słowo piekło. To jest Gehenna. I ono się wiąże z cierpieniem. To jest ten ogień, który zapłonie po sądzie ostatecznym i on wymierzy po pierwsze sprawiedliwość wszystkim bożnym, szatanowi i jego demonom. Jak już mówiliśmy właśnie przy okazji omawiania zagadnienia milenium, tysiąclecia, na pewno będzie gradacja kary, bo Pan Jezus mówi, oddam każdemu według uczynków jego. Na innym miejscu Jezus mówi, że ludzie więcej plag odniosą, inni mniej plag odniosą. I w ten ogień gehenny, inaczej drugą śmiercią nazywany w Apokalipsie świętego Jana, uczyni kres po pewnym okresie cierpienia, uczyni kres wszelkiemu złu i zagaśnie. I skończy się cały dramat grzechu, bo przypomnijmy jedną rzecz. Według Biblii zapłatą za grzech jest śmierć, a śmierć to brak życia, to brak jakiejkolwiek świadomości, śmierć. A nie, zapłatą za grzech jest wieczne życie w mękach. I myślę, że ta ostatnia myśl powinna w jakiś dobitny sposób przemówić, być czymś w rodzaju tej kropki postawionej nad i. Tak.
Cóż, Biblia objawia charakter Boga i myślę, że no z Biblii też wynika jednoznacznie, że Bóg celowo, bo w końcu on jest autorem, Bóg celowo właśnie opisał sam siebie w Piśmie Świętym po to, aby ludzie właśnie go poznali. No i cóż, możemy tylko życzyć naszym widzom tego, aby właśnie zechcieli poznać Boga poprzez Pismo Święte, bo nie można być chrześcijaninem, nie można liczyć na to, że będziemy wiecznie żyli z Bogiem, jeżeli teraz w ogóle nie chcemy Go poznać, albo przynajmniej nie chcemy wgłębić się właśnie w Jego charakter, nie chcemy poznać, kim On tak naprawdę jest. I myślę, że no teraz jest czas, abyśmy właśnie no też poprosili Boga i pomodlili się też za naszych właśnie widzów, aby no było w nich to pragnienie, zresztą od tego zaczęliśmy dzisiaj to spotkanie, właśnie od tego tekstu, to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga. I myślę, że człowiek sam z siebie tego nie może uczynić, a szatanowi, myślę, zależy szczególnie na tym, aby człowiek nie poznał Boga, bo gdy człowiek pozna Boga, no to wtedy szatanowi sprawy wymykają się spod kontroli. On już wtedy nie jest w stanie zapanować nad wydarzeniami, bo Bóg wtedy wkracza w akcję. Więc proponuję, abyśmy właśnie pomodlili się o to, aby Bóg też wkroczył w życie tych, którzy teraz nas słuchają. Tak, zróbmy to. Wszechmocny Boże, Ojcze nasz, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego jednorodzonego Syna, naszego Zbawcy, chcemy podziękować za ten czas, w którym mogliśmy skupić się na Słowie Twoim i zastanawiać się i najpierw dowiadywać się, a potem rozważać, jakim jesteś co do istoty. Bóg wielki, Bóg święty, sprawiedliwy, Bóg pełen miłości. Bóg, który dla uratowania nas nie zawahał się oddać to, co miał najdroższego, swego jednorodzonego Syna. Za to, Ojcze, chcemy Ci gorąco z głębi naszych serc podziękować. I dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty szukasz nas i znajdujesz w tym życiu. I chcemy Cię prosić, abyś znalazł wielu z naszych słuchaczy, by zrozumieli, iż tylko z Tobą i przy Tobie mogą poczuć się bezpieczni, mogą znaleźć cel i iść drogą, która prowadzi do zbawienia. Prosimy, ażebyśmy cenili sobie Twoją opiekę, dobroć, byśmy nie zapominali nigdy podziękować Ci za wszelkie dobro, jakiego doświadczamy też na co dzień, w każdej chwili naszego życia. Bo Ty nas nie tylko stworzyłeś, Ty nie tylko stworzyłeś ten świat, ale Ty utrzymujesz wszystko swoją mocą. Ty przez Jezusa Chrystusa prowadzisz swoje dzieło tutaj na ziemi, ale to Ty jesteś ten, Panie, od którego wszystko wyszło i do którego kiedyś wszystko wróci. Spraw, aby nasze serca były otwarte, wrażliwe i abyśmy poddali Tobie swoje życie i w tym znaleźli radość. I abyśmy żyli w nadziei, bo ten świat i wszystko, co tu jest na ziemi, również i te miłe, dobre rzeczy, one są jednak doczesne, chwilowe. A my idziemy do świata, który będzie wiecznie trwać. Dziękujemy za wszystko, co objawiłeś o sobie. Dziękujemy Ci raz jeszcze za ten czas dzisiaj spędzony wspólnie na rozważaniu Twojego słowa. Błogosław naszych widzów, słuchaczy w ich życiu, w jakiejkolwiek są sytuacji. Ty jesteś z nimi, Ty bądź z nimi też, Panie. Ale spraw, by i oni byli z Tobą, by byli ciągle blisko Ciebie. W zasługach i w imieniu Jezusa Chrystusa dziękując, prosimy o to, bądź na wieki uwielbiony. Amen. Gdy mam dość
wąskiej drogi twej. Chcę wreszcie sam o siebie martwić się. Twój głos łagodnie woła mnie.